Żyjemy w bardzo hałaśliwym świecie. Około 20% ludności Europy doświadcza długotrwałego, utrzymującego się przez cały dzień, wieczór i noc hałasu ruchu ulicznego na poziomie co najmniej 55 dB. W miastach jest narażonych ponad 50% mieszkańców. Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwała ekspozycja na taki poziom hałasu może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Co więcej, hałas jest uważany za najpoważniejsze po zanieczyszczeniach powietrza zdrowotne zagrożenie dla obywateli Unii Europejskiej. Długotrwały, umiarkowany hałas czy nagły, krótki, bardzo głośny dźwięk grożą uszkodzeniem słuchu, ale nie tylko nasze uszy są zagrożone. Hałas może doprowadzić również do rozdrażnienia, zaburzeń snu i chorób sercowo-naczyniowych. Wyobraźcie sobie, że smacznie śpicie w łóżku. Nagle budzi Was głośny huk. Wasz mózg aktywuje się do produkcji hormonów, które uruchamiają reakcję walki lub ucieczki. Wasze tętno wzrasta, aby dostarczyć więcej tlenu do mięśni, które będą zaraz wprawiać Was w bieg lub szykować się na starcie z napastnikiem. Kiedy zdajecie sobie sprawę, że podczas snu ruchem ciała strąciliście książkę na podłogę, a dźwięk nie zwiastuje żadnego niebezpieczeństwa, bicie Waszego serca powoli wraca do normy. Nie jest do końca jasne, dlaczego hałas może zwiększać liczbę chorób układu krążenia. Tym niemniej, jeśli na przykład koło Waszych domów latają nocą samoloty, nie możecie niestety całkiem spać spokojnie. Badania wykazały, że hałas samolotowy, drogowy i kolejowy nocą prowadzi do pogorszenia funkcjonowania układu naczyniowo-krwionośnego, podwyższenia poziomu stresu i obniżenia jakości snu. Zakłada się, że hałas aktywuje nasz układ nerwowy i hormonalny do zwiększonego wydzielania związków i hormonów stresowych, które zmieniają metabolizm lipidów, glukozy, regulację ciśnienia krwi, a to z kolei wpływa na zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Z opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska raportu z 2020 roku wynika, że długotrwałe narażenie na hałas powoduje co roku w Europie 12 tysięcy przedwczesnych zgonów i przyczynia się do 48 tysięcy nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca. Szacuje się też, że 22 miliony osób cierpi z powodu ciągłego rozdrażnienia, a 6,5 miliona ma chroniczne zaburzenia snu. Czy należycie do takich osób? W moim domu okna z jednej strony wychodzą na podwórko, gdzie słyszę śpiew ptaków, z drugiej strony na hałaśliwą ulicę. Różnica jest ogromna. Zresztą hałas negatywnie wpływa także na dziką przyrodę. Zanieczyszczenie hałasem zwiększa stres zwierząt oraz może wywołać wiele zmian w ich zachowaniach. Na przykład hałas drogowy uniemożliwia czasem ptakom porozumiewanie się ze sobą, zwabienie partnera, sygnalizowanie gotowości do posiadania potomstwa czy bronienia terytorium. Ptaki śpiewające robią to przecież za pomocą śpiewu, a hałas drogowy ten śpiew po prostu zagłusza. Ważne dla ptaków są też głosy kontaktowe i ostrzegawcze, zwłaszcza w obliczu zagrożenia przez drapieżnika lub rozpoznawania się partnerów czy sąsiadów. Hałas drogowy może znacząco maskować te sygnały, utrudnia rozeznanie w terenie czy przystępowanie do lęków. Niektóre ptaki znalazły sposób na radzenie sobie z tym problemem. Na przykład sikorki bogatki w głośnych miejscach śpiewają wyżej, w ten sposób wyróżniając swój głos z niskiego pomruku maszyn i aut. Hałas spowodowany działalnością człowieka charakteryzuje się niską częstotliwością. Dlatego śpiew na wyższych tonach może znacząco zmniejszyć wpływ zakłóceń i zmaksymalizować transmisję śpiewnego sygnału na odległość. Wpływ hałasu naukowcy zaobserwowali również na rzekotkach drzewnych. Oprócz wzrostu stresu powoduje u nich obniżoną odpowiedź odpornościową, która sprawia, że żaby te są bardziej podatne na choroby. Zauważono też, że worki głosowe, które samce nadymają do wydawania i wzmacniania siły głosu, stają się bledsze. Może to wpływać na komunikację seksualną żab, bowiem samice mają tendencję do wybierania samców z bardziej kolorowymi workami. Niestety, hałas generowany przez ludzi jest wszędobylski i dotyka również istot pod wodą. Żegluga, wydobywanie ropy i gazu, wytwarzanie energii, prace budowlane. A na dodatek hałas w wodzie ma wielką siłę rażenia, bo dźwięk rozchodzi się tam 4 razy szybciej niż w powietrzu. Cząsteczki cieczy znajdują się bliżej siebie niż cząsteczki atmosferycznych gazów, a większa gęstość sprzyja propagacji fal akustycznych. Sprawia to, że dźwięk pod wodą słyszalny jest nawet z dużych odległości.
A to właśnie dzięki m.in. zmysłowi słuchu morświn wie, jaką przestrzeń ma do dyspozycji, gdzie znajdują się przeszkody i ryby. Poprzez ciągłe wydawanie i nasłuchiwanie dźwięków zwierzęta te namierzają wszystko, co jest im potrzebne do życia. Poza tym wieloryby, delfiny, morświny, a także płetwonogie używają sygnałów akustycznych, aby porozumieć się ze swoimi towarzyszami. Nawołują się nawzajem, adorują w czasie godów, dźwiękiem oznajmiają swoją pozycję w stadzie. Matki utrzymują stały kontakt z młodymi. Hałas, maskując dźwięki wydawane przez zwierzęta, może doprowadzić do rozproszenia się grupy, utraty kontaktu matki z dzieckiem, może także być tragiczny w skutkach, gdy przez nadmiar podwodnego jaskotu zwierzę nie jest w stanie zlokalizować i ominąć niebezpiecznej przeszkody. Wróćmy jednak na powierzchnię. Czy możemy jakoś chronić się przed tym całym hałasem? Narażenie człowieka na hałas jest monitorowane. Pod uwagę bierze się wskaźnik drażniącego hałasu w ciągu całej doby, czyli w dzień, wieczorem i nocą, oraz osobno wskaźnik hałasu w porze nocnej, który służy do określenia zakłóceń snu. Za monitoring i ocenę stanu akustycznego środowiska w Polsce odpowiedzialny jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ponadto Polska jest zobowiązana przez Unię Europejską do sporządzania raz na 5 lat strategicznych map hałasu, za wykonanie których odpowiedzialni są zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi i lotniskami oraz prezydenci miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy. Dane te przekazywane są do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który raportuje je do Komisji Europejskiej. Problemy dotyczące uciążliwości akustycznej w województwie, w którym mieszkam, czyli mazowieckim, występują najczęściej wokół głównych ciągów komunikacyjnych, to jest obwodnicy Marek, południowej obwodnicy Warszawy oraz dróg ekspresowych, takich jak na przykład S7, S8 oraz lotniska imienia Fryderyka Chopina. Tu widzicie przykładowe dane uzyskane z pomiaru hałasu drogowego, szynowego oraz samolotowego. Są one odpowiednio przetwarzane, poddane obliczeniom i analizom, dzięki czemu uzyskujemy mapy akustyczne. Mapy, oprócz funkcji informacyjnej, są przede wszystkim narzędziem do tworzenia programów ochrony przed hałasem, które określają, jakie działania powinien podjąć samorząd w perspektywie najbliższych lat w stosunku do miejsc, w których została przekroczona dopuszczalna wartość hałasu. Dzięki temu raportowi wiemy, że Polska jest trzecim krajem w Europie obok Wielkiej Brytanii i Niemiec o największej liczbie mieszkańców narażonych na hałas drogowy w miastach. Nie jest dobrze. Co można z tym zrobić? Najpopularniejsze działanie obniżające hałas w miastach europejskich to zastępowanie starych dróg nowymi z gładszą nawierzchnią asfaltową, lepsze zarządzanie przepływem ruchu i ograniczenie prędkości. Redukować decybele można również poprzez postawienie przeszkody, która niweluje dźwięk między źródłem a odbiorcą. Przykładem takiego rozwiązania są ekrany akustyczne, które mogą odbijać, pochłaniać dźwięk lub mieć rozwiązanie kombinowane, w której część ekranu jest pochłaniająca, a część odbijająca. Prawidłowo zastosowane ekrany pozwalają na znaczną redukcję hałasu, jednak nie brakuje głosów krytyki wymierzonych w ich estetykę. Tę można poprawić, pokrywając ekrany roślinnością pnącą. Oprócz ekranów do ograniczania hałasu stosuje się również wały ziemne oraz tego typu gabiony, czyli tak jak widzicie, coś w rodzaju płotu złożonego ze stalowej siatki wypełnionej kamieniami. Hałas uliczny można maskować też poprzez przyjemniejsze dźwięki, na przykład płynących fontan. Może wydaje się to mało sensowne, bo przecież hałas pozostaje, ale głośne dźwięki naturalne, tak jak szum morza czy lasu, są dla nas znacznie mniej dokuczliwe niż szum maszyn. Co więcej, dźwięk płynącej wody wpływa na ludzi uspokajająco, rodzi pozytywne samopoczucie i dodaje uroku oglądanym krajobrazom. Na obniżenie hałasu pomaga nie tylko woda, ale też chodzenie przez ludzi pieszo zamiast jeżdżenia samochodem. Ciszej staje się również dzięki używaniu mniej hałaśliwych środków transportu, rowerów czy pojazdów elektrycznych. Odbiór hałasu zależy też od tego, co właśnie widzimy. Gdy patrzymy na zieleń, hałas wydaje się mniej uciążliwy. Dlatego coraz więcej mówi się o zakładaniu skwerów czy sadzeniu drzew, także w kontekście ochrony przed dokuczliwością hałasu.
Dźwięki bowiem mogą nas wprawić zarówno w stan czujności i alarmu, jak i odprężenia. To nasze ewolucyjne przystosowanie. Dźwięk jest przecież nieocenioną informacją na temat bezpieczeństwa, ostrzeżeniem lub wskazaniem, że nic nam nie grozi. Spokojne odgłosy przyrody, jak woda czy śpiew ptaków, dają znać, iż jesteśmy bezpieczni. Zmniejszając więc stres, irytację, rozdrażnienie. Mogą przywrócić koncentrację, poprawić nastrój, sprawić przyjemność. I nie są to tylko subiektywne wrażenia, ale wiedza poparta naukowymi doświadczeniami. Dlatego jestem dzisiaj w lesie, bo bardzo dobrze robi mi słuchanie, gdy, jak to pisał Julian Tuwim, ptaki będą ćwierkać, świstać, kwilić, pilpilitać i pimpilić, ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czerkać, czyk-czyrikać, ćwir-ćwir-ćwir i tiu-fic.